W pierwszej kolejności wykonaliśmy badania geofizyczne. Były to badania nieinwazyjne, które pokazywały nam wszelkiego typu anomalie istniejące pod ziemią. My na podstawie tych badań wytypowaliśmy obszar do badań. Na wytypowanym do badań obszarze jeszcze tylko do soboty naukowcy i studenci Instytutu Archeologii UMCS Lublin będą szukać artefaktów, które kryje ziemia na działce w Mierzanowicach w gminie Wojciechowice. Są to badania wykopaliskowe. Powracamy na nie po bardzo długiej przerwie, bo samo stanowisko numer 1 w Mierzanowicach zostało odkryte w 1935 roku w trakcie prac rolnych. Tak, 1935 rok, w trakcie prac rolnych związanych z kopaniem rowów służących do kopcowania ziemniaków, odkryto kości ludzkie. W związku z tym odkryciem został wezwany archeolog Kazimierz Salewicz z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w celu weryfikacji. I w następnym roku, w 1936 oraz kolejnych 1938, prowadził tutaj szeroko zakrojone prace wykopaliskowe, które doprowadziły do odkrycia olbrzymiego cementarzyska tak zwanej kultury mierzanowickiej. Wówczas odkryto ponad 100 grobów ludności z wczesnej epoki brązu i od Mierzanowic nazwano tę kulturę mierzanowicką. Niestety materiały zebrane z tego stanowiska nie miały dobrej pasy, podkreśla dr Mączyński. Przez te zniszczenia, które miały miejsce w czasie II wojny światowej, czyli zniszczenie dokumentacji i 91 rok pożar, te wszystkie badania na ten, może sam temat kultury mierzanowickiej na stanowisku numer 1 nie został całkowicie zamknięty. Aby lepiej poznać ludność, która żyła na tym skrawku chętnie zasiedlanej Wyżyny Sandomierskiej, archeolodzy w połowie października przystąpili do badań weryfikacyjnych na stanowisku numer 1. Teraz mamy zupełnie inne możliwości badawcze. Mamy możliwość wykonywania analiz izotopowych kości, analiz DNA. Tak więc, aby bardziej rozpoznać tą ludność, poznać tą ludność, która tu kiedyś żyła, chcieliśmy pozyskać nowe materiały, które właśnie moglibyśmy podać takim szczegółowym analizom. Badacze podkreślają, że zbyt wiele nie udało się odkopać. Jednak niektóre rzeczy są interesujące. W pierwszym pokopie, który odkryliśmy i wytyczyliśmy, odkryliśmy transzeję, która biegła z II wojny światowej. Transzeja ta przecinała dość jasną, ledwo odcinającą się od lesu plamę w korozie takim beżowym, która nas bardzo zainteresowała, ponieważ już widzieliśmy, bazując na naszym doświadczeniu wieloletnim, widzieliśmy, że to jest obiekt pradziejowy. Kilku warstw okazało się, że mamy tutaj do czynienia najprawdopodobniej z obiektem związanym z neolitem. Oczywiście już teraz możemy ją wstępnie łączyć z tę jamę z kulturą amfor kulistych. Oczywiście po wyeksplorowaniu tego obiektu w kolejnych warstwach znaleźliśmy już tego typu pozostałości po jakichś obrzędach, prawdopodobnie związanych z paleniem ogniska, bardzo liczne węgle, przepalone fragmenty ceramiki, a także naczynia ceramiczne. W tym momencie już wiemy, że są to prawdopodobnie dwa naczynia, bardzo bogato zdobione charakterystycznym ornamentem dla kultury amfor kulistych. Oczywiście jakby większe jakby interpretacje, to co to jest za obiekt, dowiemy się na dniach po wyeksplorowaniu kolejnych warstw oraz kolejnej połówki tego obiektu. Archeolodzy natrafili też na pozostałości z okresu kultury mierzanowickiej. W jednym z wykopów odkryliśmy warstwę kulturową, która była wytworzona, użytkowana przez ludność kultury mierzanowickiej. Mamy z tej warstwy bardzo ciekawe zabytki w postaci ceramiki ze zdobieniem, czy też narzędzia krzemienne. Postawione przed eksploracją cele zostały spełnione. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, że będą to badania weryfikacyjne, badań z lat 20 wieku. I tak też się stało. Udało nam się namierzyć wykopy stare, które były tutaj otworzone. Już wiemy dzięki temu, do jakiego obszaru były prowadzone wcześniej badania, gdzie możemy w przyszłości prowadzić kolejne badania. Wiemy, że
Również na tym terenie, tutaj na tym stanowisku numer 1, potwierdzają się poprzednie badania, że mamy tutaj jakby też kulturę amfor kulistych. Prawdopodobnie w przyszłości jeszcze wrócimy tutaj do gminy Wojciechowice. Archeologów bardzo pozytywnie zaskoczyły władze gminy i lokalna społeczność. Z otwartymi ramionami zostanie przyjęcie przez pana wójta, przez panią sołtys z gminy Mizarzanowice, która państwo nas wizytują, oglądają, tak, pomagają, donoszą różnego typu ciasta. Więc jest bardzo sympatycznie. Społeczność otworzyła się, społeczność opowiada o tym, co pamiętają dziadkowie, pradziadkowie. Przynoszą zdjęcia z wykopalisk, które były prowadzone w latach 60., ponieważ w 61 roku Instytut Archeologii wraz z Muzeum Narodowym w Kielcach również prowadzili tutaj badania. Mamy pełną dokumentację, która nie jest jeszcze opublikowana, a materiały z tych badań właśnie z Mierzanowic są przechowywane w Muzeum Narodowym w Kielcach. I właśnie z tych badań dostaliśmy też zdjęcia tutaj, jakby, które są u ludności, u mieszkańców Mierzanowic. Ze stanowiska numer 1 w Mierzanowicach, Jerzy Strzyż, STV Info.